Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15, a dzisiaj ze mną sobie zagra Brączuś. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dziwnie ogólnie mam takie uczucie, bo zawsze w let's playach w MF-ie Miki zapowiadał, a w tym odcinku, kurczę, no nie ma Mikiego, wiesz, no. Mogę powiedzieć temu, jak już ładnie zapowiedział, nie? No to zrobimy taki comeback, jeszcze nagrywamy, no, ale Brączuś teraz tak pokażę. No. Mister Adamo 15, masajowy głos w internecie, zapraszamy. Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15, no i jak pięknie zapowiedział Brączuś, gramy dzisiaj na Maseja. Tak, a jak pięknie dzisiaj, naprawdę super. Dawno z Adasiem we dwóch nie graliśmy, także no myślę, że dzisiaj będzie taki fajny let's play, taki trochę odmienny niż zawsze. Także. Zgadza się. Dzisiaj, jak widzicie, gruberowanko na całej linii. Nie ma Mikiego, jak już mówiłem przed chwilą. Ciśniemy we dwóch. Powiedz mi, gdzie jechać tylko. W prawo. Dobrze, w prawo i w prawo. O, tyle ci mogę powiedzieć. Prawo, w prawo i w prawo. No, czyli na gówno jedziemy, tak? Tak, zgadza się. O Boże, znak pociągnąłem. No dobra, wreszcie nie jadę pierwszy, więc nikt mi nie mówi, że pociągam znak. Ten znak to ma tu przerąbany. Ale co jest najlepsze, że on zawsze i tak potem rośnie. Tak, nie, po prostu tak. jakiś menel przychodzi i go stawia od nowa. Tak, to jest najśmieszniejsze, że on nadal jedzie i jest w swoim miejscu, dobra. Ciśniemy. I teraz tak, panie Brączku, przed takim, nie wiem, sklepem, marketem czy pierwi, co to jest, skręcamy w polną w lewo. Czyli monopolowy w lewo. Zgadza się. Tu w lewo. Tak. Kierunkowskaz na pełnej, no czuję się po prostu jak w realu, no. Czyli po prostu po kukurydzy to jest, tak, jak zgadza grubarujem. Się, tak. No to super, to ja to wiem, że to ja znam te rewiry. Znasz tutaj te rewiry. Myślałem, że ty w ten słup tak przypieprzysz, ja się tak wystarczy. Nie, ty tu się zrobione trochę. No bo ja tutaj na live robię. I musimy to dokończyć i dokończyć jeszcze jedno pole zrobimy i myślę, że akurat na ten odcinek starszy, odcinek nie będzie długi, bo nagrywamy już bardzo późno, dobra, rączyć, żeby się tam... No tak, myślę, że gdzieś niecałe 20 myślę minut. Jeszcze spokojnie i będzie co 20 minut nagrajmy. I tak chciałem podziękować. Aha, dobra, przygazuję trochę. A co? Nie, bo tak, wiesz co, tak ruszyłem, tak czemu powoli, tak nie? Mhm. A miałem tempomat na 8 tylko. Aha, dane. To gruba, się wystraszam. Ogólnie na wstępie tylko można podziękować Brączkowi, że chociaż o tak późnej godzinie będziemy mogli coś nagrać. Bo tak. Dawno nie było MP, naprawdę tutaj nie chcę... Zapomniałem sprawdzić, kiedy był ostatnio u mnie MP tutaj z łoposzkami, no więc... Ostatnio było jak cieszyć. Na case'ach, nie? Tak, ostatnio był z case'ami. A na Masajach już naprawdę dawno nie było. O, ojej, Masaje to naprawdę. Gdyby nie stream na Hitchboxie, na którego serdecznie zapraszam, to naprawdę byłby niewidoczny w ogóle, że tak powiem. Raz przy razie tam sobie jeździsz i tak się spikniemy? Tak, będę raz przy razie tu jeździł sobie. Tak sobie spikniemy się potem blisko siebie i... Tutaj bruzy żadnej nie ma, także... I ogólnie... Możemy jeździć jak chcemy, słuchaj. Ogólnie Brączuś się, bo tak... ja streamuję, Kaski też się wziął teraz na pełnej, Miki też będzie chciał, a może teraz ty tak coś się wypowiesz na ten temat, czy ty też masz chęciny? Znaczy, wiesz, ja tak nigdy nie byłem za tym, ale tak patrzę, że to całkiem fajna sprawa jest ogólnie. No tak, tu się zgadzam z tobą, że akurat live'y bardzo fajną rzeczą są i tu nie ma co nawet dodać. Już nie chodzi o ten zarobek, o te donaty, o to nie, wszystko. No, to już swoją chodzi drogą, o to, tak. Że grasz i pokazujesz po prostu ludziom, nie? Dla mnie live jest najlepszą metodą i stroną w ogóle do, jakby to powiedzieć, rozmowy z widzami, o. Tak. Ja to bardzo pod tym względem traktuję, że naprawdę możesz sobie, o, zagrać, czytasz, odpowiadasz na full i potem na przykład, no ja jestem tego zdania, że na przykład jak już sobie to tak streamuję i tam ktoś da mi tego suba, no to trzeba się oddzięczyć, wiadomo, tam swoją drogą jakaś tam się Hitchbox oddzięcza za każdego suba, ale ja tak jeszcze od siebie, coś, wiesz, coś trzeba wykombinować, wiadomo, dla swoich widzę, naprawdę to jest fajna metoda do zabawy i też dla was, żebyście nie nudzili się, co nie? Można fajny kontakt z ludźmi podłapać, nie? Oj, tak, tu się zgodzę bardzo, bardzo. No to jest prawda. Dużo pytań, no pytań więcej niż na niejednym odcinku, gdy specjalnie na Facebooku no zadasz pytania. Bo tam masz pytania na bieżąco i na bieżąco no. Cię ludzie pytają, nie? No, jedno odpowiesz pytanie, ale komuś jeszcze coś nie pasuje, że za mało w tym pytaniu jeszcze, wiesz, ale doda kolejne, tak? Ciągnie ten temat, nie? No, na przykład... Jak tutaj ładnie masz łąkę zgrabioną. Ty. No, bekowo. Co jest najśmieszniejsze... z tego odcinka tak, coś zrobić, co jest najśmieszniejsze, że wszystko wszystkim. Wszystkie łąki zrobiliśmy, co nie? A ja ostatnio właśnie na streamie ja się kapłem, że tę łąkę zostawiliśmy, co nie? Wszystkie łąki zrobiliśmy. Łąka zapomniana. Tak, łąka zapomniana, będzie się tak nazywać.
Nie, ale byłem zdziwiony. Fajnie, ty kurde. Wszystkie łąki zrobione, jedna zostawiona, ale Trzeba ją żeby. zrobić. Jo, no trzeba ją No ogólnie dokończyć. coś mało FS-a ostatnio jest, nie? Coraz więcej takich. Tak, poboczne gierki, bo to szybko się nagrywa i można na singla nagrać, więc. No jak mówiliśmy już w odcinku właśnie u ciebie, Brączyś, że. No było mało czasu z powodów, iż gdyż były te targi, więc jakby to powiedzieć, odpadło dużo czasu. Cały Mało weekend czasu, praktycznie odpadł, tak? tak, mało czasu ogólnie też związanym w tygodniu, bo albo ktoś ma robotę, albo kogoś nie ma, albo coś, albo jeszcze inne, więc. No No Miki ma niestety. ostatnio dużo roboty u siebie na tym No i... tak, zgadzam się tutaj, co zawsze właśnie Miki tak wydarzył się tutaj. Dużo, no, dużo miał czasu, to teraz właśnie na odwrót jest. I no i niestety tak to wychodzi, no ale No coś. ale to minie. Niestety, raz ja nie mam czasu, raz Miki, pewnie przyjdzie czas, że kiedyś ty też nie będziesz miał czasu, no i. No teraz Mikiego praktycznie cały tydzień nie będzie, nie? No tak, teraz Miki znowu jedzie w góry, więc też będzie problem. Znaczy, no co, no będziemy nagrać MPki, jakby to powiedzieć, no inaczej, no we dwójkę, tak? Będziemy coś No, kombinować, no. no. Bolka No. się spiknie, Kaskiego się spiknie i będziemy Tak, dać radę. będziemy jakby to powiedzieć, no kombinować, no coś trzeba wymyślić, no. Czy chłopaki będą w tle, czy im się upnie mody, no to już się ogarnie, tak. Na No, razie, ci no. powiem, farminga nie do końca umiem grać sam. Przyznam szczerze, ja. Wiadomo, w MP jest fajniej, ale ja pamiętam, gdy tą majówkę, gdy byłeś właśnie u Nikiego i tak, coś. I w ogóle wtedy nie miałem w ogóle z kim pograć, tak? Bo jakby to by wszyscy byli zajęci. Nocami też robiliście tam co innego, albo nie mogliście, no i nie nagrywałem. I od tamtego czasu naprawdę nauczyłem się nagrywać singla. Znaczy, wiesz co, Bo ja mam żyłem tak, tylko że singlem, co nie? jest single, to jest sprawdzanie modów. Na przykład, jak ja mam teraz, to spoko, bo mówię i na temat jakiś dany gadam, nie? Na przykład, gdybym miał nagrywać singla i bym miał te pytanka, no to też spoko, bym miał o czym gadać, nie? No, Ale jak z jednej mam strony nagrywać tak. singla tak na sucho i tak o niczym nie gadać, tak nie wiem, jakoś tak dziwnie. O, już się bałem, że ten. Że nie wgrany A był, ogólnie wiesz. tamtą kukurydzę No. masz już zgruberowane? Tamtą drugą? Nie wiem, zobaczymy. Oj, sorry. Myślałem, że ogólnie tam będziemy jechać. Zobaczymy, najpierw to małe pole, bo to też się przyda. Ale przyznam szczerze, że ten gruberek, co ja mam, to jest taki trochę dziwny dla mnie. Czemu? Z jednej strony w niektórych miejscach nie łapie. Tylnie wały prawdopodobnie nie są w użytku. Teraz tak dopiero zauważyłem na tej kukurydzy, bo tak się przyjrzałem. Dla mnie Ale jak w tylne użytku wały, nie są, o co ci chodzi? że w ogóle, no jakby one w ogóle nie używały gleby, że tak powiem, a tylko animacją są, tak? Niczym więcej. Aha. Czyli nic z nimi nie możesz zrobić. Jak to się mówi? Dookoła jedziesz, Adam, serio? Tak, nie, no bo tu poprzednio trzeba zrobić, bo do dupy się tu wykręca, co nie? Tak Aha, to. O no. Jezus, no zobacz, no kurna nie łapie w ogóle, no masakra. Znaczy, kiedy poprawię po tobie, bo widzę, że nie dojechałeś w końcu. Nie, no właśnie dlatego, bo nie łapią te wały, co nie? Ale głupio tu jest, że ta trawa znika, jak się zahaczy poprzecznie, nie? Znaczy, miedzę. No, trochę. Dobra, inaczej Potem teraz, o. trawy na miedzy nie ma. Miałem bardzo długi w ogóle. Miałem ogromny zestaw, że tak powiem. Zobacz ile. No jest dosyć długi. Dobra, musimy jakoś inaczej. Dobra, to pojedziemy tak. Jest ciężki. Ciężki i długi. Ale dajemy radę. Coś się będzie kombinować. Kurde, przyznam szczerze, wiesz jakie jest moje marzenie w lutym? Jakie? Nagrać vloga z tobą. Ze mną? No. Może się Kurde. uda. Oby. Liczę w to. Taki fajny, co nie? Tak, Brączek przed kamerą będzie. No Mister bo Nał ogólnie 15, ludzie z vlogowy gość w Adasiem jeszcze nie internecie. widzieliśmy, także. Tak, więc to będzie naprawdę gruba sprawa. No może się udało, by się udało. Ja myślę, że się uda. Ja tak samo. Ja mam przeczucia. Moje przeczucia są dobre, więc. Myślę, że wypali wszystko. No z każdym już vlogiem, z vlog miałem, także tylko z Adasiem teraz brakuje. No, i teraz taki. No, vlog byłby zacny, tak. Tak, vlog w maździe. Jo, wszyscy w mazie Podwórkowy vlog. zapakowani. Ale ta piątka by weszła spokojnie. Myślisz, Mazda by nie usiadła? Nie przesadzaj. W Corsie, kurna, piątkę takich dość potężnych ludzi raz wiozłem i. No, trochę piszczała, że tak powiem. Piszczała, Ale ja. zawieszenie, nie silnik. Silnik ciągnął, aż miło. Tylko zawieszenie już padało z tyłu. Po prostu tak było, nie wiem, gdzieś. Tak, po prostu takie było obciążenie, że aż no po prostu gumy nie wytrzymywały. No Bo to na pewno. przeważnie się nie wozi, jakby to powiedzieć, tak full, co nie? Albo się jeździ we dwóch, albo samemu, albo tam chociaż w trójkę.
A jak już się piątkę takich dość ta twa mazwa jest potężnych. dwudziowa czy czterodziowa? Dwu. Bo szarypane, tak siadanie no, za no, siedzenie. No. Masakra. Przyznam szczerze, że to nie jest fajna rzecz, no ale no cóż. No, tak to musi być, no. Ale Mazda teraz jest w LPG, także ludzie tam. No nitro wręcz, no kurna. Na benzynę już pewnie nie jeździć, co? Znaczy nie, no. Tylko gaz, tak. Przyznam szczerze, że teraz jeszcze sobie zatankowałem tak 3/4 benzyny, co nie? No. Bo akurat tam za jakieś punkty na Orlenie, co nie? I przyznam szczerze, w ogóle ta kreska nie opada, co nie? Kiedy to jest piękne, przejechać 250 kilometrów, a w ogóle wiesz, nic nie spada, tak? No, ciągle. No, uczucie jest boskie, tak? No gaz idzie w dół, tak? Ale benzynka sobie stoi w miejscu. A ty masz teraz taki przełącznik zrobiony, tak? Tak, czy... tak. Dobra, to ty tu weź z powrotem, a ja już tu przejdę na kawałek. No dobra. Przełączniczek taki, wiesz, że ja bym no, wiem, chciał, bo mi to... kupę w Golfie taki miał kiedyś. Jakbym chciał, to sobie mogę pojeździć na benzynie, a jak nie, to na gazie, tam automatyczny zapłon też jest jakoś... Mogę na samym gazie też jechać, to jest najśmieszniejsze. Po raz pierwszy słyszałem taką rzecz, że jakby mi się coś zatarło przy pompie paliwa, to mogę sobie spokojnie przełączyć i ustawić automatyczny zapłon gazu, tak? Że sam gaz tylko pobiera. To jest ja się na tym kompletnie nie znam. Ja przyznam szczerze, że też pierwszy raz dopiero takie coś słyszałem, żeby na samym gazie jeździć, więc no, tylko się cieszyć. A jak ty jeździsz, to jeździsz gaz na gazie i benzynie? No bo prawdopodobnie, tak myślę, że mieszanka jest tak pobrana, że na samym gazie to nie jeździ, tak? Pobiera tam dużo mieszanki gazu, ale minimalne, jakby to powiedzieć, też pobiera benzyny, żeby to miało jak smarowanie tak zwane, tak? Aha, mi się tylko, właśnie się wydawało, że tylko gaz. Nie, po prostu już benzyny nie łapie tak dużo, tylko to są właśnie takie minimalne ilości do smarowania, że tak powiem. Tak bynajmniej mam w Corsie, no nie wierzę, żeby w Mazdzie było inaczej. Aha, no może. Dobra, Adaś, weźmiesz to, ja tam pojadę na tą stronę zrobić poprzeczne. Mhm. Ja tam jest zrobiony. Tutaj? Tak, tutaj jest zrobiony. Tylko dobra, tam. To wiecie, ja wiadę za tobą, bo nie weźmy się tego i tak tego na raz. Wiesz co, ten kawałek taki tam widzisz? W rogu. No widzę, wezmę go. Sypnąć. I ogólnie poszukamy, ale fajne te zrywy ten mój. No dobry, że tak nie łapę, ale no nie wiem jak. Może to złapę tak. O Jezus. Wkurzaj. Dobra, jedź, ja to wezmę. Chyba na raz jeszcze to wezmę, zobacz. Zobacz jak jest dziwne. Jak raz jechałem, to nie łapał w ogóle, a teraz jaka szerokość, to nie? Pozdrawiam serdecznie. No to chyba nie zależy od twojego agregatu, tylko od miejsca, w którym jedziesz tak, akurat. Zgadza się, bo zobacz co się teraz stało. No co, składamy tego burżuja. I jedziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczyć, czy tam jest... Jeszcze są kukurydzę tam. Którą kukurydzę? No tą, co kosiliśmy. Tam kosiliśmy kukurydzę teraz. A, daj, Adam. Jeszcze jakąś masz? Nie gadaj. Tu jest jeszcze takie pole. No tu jest koło, kurde, Adam. Gdzie ty masz kukurydzę, chłopaki? Albo ja jestem ślepy. A, dobra, koło sklepu. No. Dobra, to ja już się wracam. Teraz dopiero zajeżdżam. Ty, ja serio zapomniałem o tym. Dobra, to tam jedzisz lub... Jak odkryłeś. Dobra. Adam swojej mapy nie znam. Nie, ale nie, zapomniałem, serdecznie zapomniałem o tym polu. Sam nie wiem jakim cudem. Naprawdę. No to właśnie myślałem od razu, że na tamte pole pojedziemy. Nie dopiero. O kurwa mać. Chyba jakiś mały ząg tam wyskoczył rączkowi. Nic się nie stanęło. Nie, no jedzie, jedzie. Widzę, że na mapce ciągle jedziesz, więc. No przed chwilą stanąłem na chwilę, bo tam płot był za szeroki. Za szeroki płot, ale. Za trakszaki. Patrz, no kurde, byłem tak daleko, a byłem pierwszy. No bo ja się zahaczyłem, no. Jechałeś szerszą drogą. Dobra, jakoś się tak przetnę przez środek. No to pole akurat skończymy, jak będzie pewnie. Ile mamy? Ogólnie 15 minut nagrywamy już. Co? Serio. Naprawdę? Nie, no myślę, nie że możemy skończyć, spokojnie tutaj sobie to pole jeszcze. Nie, myślę, że jeżeli wszystko wypali, do nikogo nikt nie wbije, że tak powiem, to spokojnie będziemy cisnąć. Nikomu nikt się nie śpieszy, no jest późno, ale to tam... No zaraz sprawdzimy jak to w ogóle z czasem jest normalnym. O jest, naprawdę. Tylko trochę mojego nosi, więc no, upilnuj się, bo może być trochę nierówno. Ale 15 po. No, ale staram się jakoś trzymać. Porówność. Nie no, fajnie to wyszło i ładnie praca wyszła. Ja mam chęć jeszcze ogólnie zrobić tutaj taki mini tartak. Właśnie trochę wycinkę drzew na jednym odcinku pobawić się. No też by był spoko odcinek. Żeby się tak trochę ogólnie pobawić. Ogólnie pracy dużo już nie zostało tutaj, nie? No tutaj zostały mi tu już tylko siewy. Można jeszcze zrobić pokos na
samą trawę tak zwaną tylko, co nie? Dla... A ziemniaki? Ziemniaki... Nie były. Buraki były, ale ziemniaków nie było. Można ziemniaki zrobić można też. Jeszcze. Najpierw możemy zasadzić i potem jeszcze się zabawić. Ogólnie też bym fajną akcję miał dla ciebie. O, widzisz? Zasiać zboże. Mhm. I zrobić, żeby było zielone. I wtedy się szkarnią kosić. O, bardzo fajna sprawa. Nie no, na pewno jeszcze tak szybko się z tą mapą nie rozstaniemy, bo ona jest bardzo fajna. No. Więc jeszcze troszeczkę sobie pogramy na niej. No jeszcze będzie dużo. A że teraz jeszcze łączymy to z case'ami, więc będzie rzadziej, wiadomo, maseje, trochę będzie częściej. Będą po prostu raz ten, więc... Także tak szybko nam się pomysły nie skończą odcinki, no. Na pewno. Teraz jest ciężko, bo właśnie nie miałem w ogóle pomysłu. Nawet sam nie wiedziałem, że uda nam się dzisiaj nagrać, bo powiem szczerze, że tak to jest, jak się nagrywa bardzo późną godziną u każdego z nas, tak? No dokładnie, tak. Dzisiaj wyjątkowo późno w ogóle zaczęliśmy, nie? Tak, no ja późno wróciłem, mam jeszcze u Mikiego, potem u ciebie i tak o. A jeszcze walnę tylko przyszek sobie, ach, będę taki. Burżujem. No to walnij. Bo po prostu jak ja patrzę na tego mojego Porsche, jak on łapie od poprzeczniaka, to wolę już sobie w ogóle go przejechać i mieć spokój. Zgadzam się z tobą. U mnie niestety choroba jeszcze nie puszcza, także trzeba jakoś z tym żyć. No wiadomo. Przyznam szczerze, co do choroby, ja nie, w ogóle to nie zapeszam nic, ale ja nie pamiętam, kiedy byłem chory. Znaczy wiesz co, ja też często nie jestem chory, tylko że ja jestem chory, wiesz kiedy? Jak jest zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło. I tak jest ostatnio, nie? Że są mrozy i jest znowu ciepło. Mrozy i ciepło. I tak samo jest na przykład jak mam, jak jest wrzesień, nie? Ta pora, wiesz kiedy, tam jeszcze słońce świeci niby. No, no. Ale ale przyjdzie deszcz, jest zimno nocy i wtedy mnie też właśnie łapie szybko, nie? Ja przyznam szczerze, że naprawdę się cieszę, bo nie pamiętam kiedy. Naprawdę niekiedy siedzę na mrozie na dworzu, bo tam coś robię, albo w garażu, albo odśnieżanie i potem się przyjdzie do ciepłego domu. Znaczy to jest najgorsza rzecz, choroba łapie się wtedy od razu, tak? A jakim cudem udaje mi się przytrzymać to nie wiem. To chyba tylko dla tego YouTube'a, tak? No. Chyba ten YouTube tak trzyma bynajmniej to, że nie łapie mnie choroba, bo po prostu wiadomo, no choroba łączy się z tym, że od razu przerwa na kanale. Dobra, to no ja będę tak to ja za się tobą. Staram przerwy nie robić, także. No ale wiesz, jak się tak rozłożysz, jak to się mówi, że złapie cię gorączka. Się dosyć, no właśnie, ja o tyle miałem, że miałem tylko stan pod gorączką, no i nie przeszło szybko, nie? Wiesz, jakbym bynajmniej, jak mam około gorączki tak dość porządnej, no to nie staram się jednak nie siedzieć. No, nawet nie da się siedzieć przy komputerze, a co mówić o nagrywaniu, tak? Ja obstawiam, że teraz mam około 37 też, nie mam jakoś tam, ale wiesz, przyznam, że 37, 37,5, no to już są takie... To jeszcze nie, to jest taki stan taka, wiesz, taka, że można to przeżyć, a na pewno nieraz jak siedzimy, nam się zdaje, że wszystko jest okej, a możemy mieć tak właśnie taki stan. Ale już 38 to już wtedy czuć, że już głowa napierdziela i oczy same się zamykają, więc... No, tak jest. Przyznam wtedy, szczerze, wtedy to jest ten, wtedy to jest znak, że trzeba się położyć do łóżka. No niestety. Ale na razie tylko się cieszyć, że... Choroba nas nie łapie i że kaskader prawdopodobnie spami mi na... Gdzie? PW. A co on chce? Pewnie na temat live'a, żebym wbił. Tak mi się zdaje. No może, że Miki, ale Miki chyba nie. Chociaż nie wiem. No Miki raczej nie, chyba... Zapomniałem. Właśnie nie. On kamerkę mi tylko ma wysłać, także... Zapomniałem w ogóle, że się na nie przeszkadzać i liczę, że nikt nie zadzwoni. To najważniejsze. Jak będzie ktoś dzwonił, to coś się ogarnie. To wpierdło. Ogólnie 20 minut. Będziemy powoli kończyć, bo myślę, że może, że dokończymy to. Zobaczymy, jak to wypali, bo żeby po prostu potem długo wysyłanie kamerek, jakby to się mówi, nie trwało, bo może być z tym problem. Bo spać się jednak już trochę chce, także... No, tu się zgodzę, więc myślę, że akurat jeszcze ja poszajadę w tom i z powrotem. Będziemy kończyć, a... Pole się tam dokończy w wolnym czasie, prawdopodobnie na live'ie. Który już pewnie niedługo. Który będzie właśnie tego samego dnia, którego właśnie wydam ten film. Aha, trzeba. Czyli w czwartek, bo w czwartek, czyli dziś, będzie ten film i w czwartek około 18, przed 18 będzie stream, więc... A do której streamujesz? Do 20? Tak, tak.
ale będę też bynajmniej chciał może w weekend albo, no nie wiem, gdzieś w tych granicach palnąć też streama takiego trochę dłuższego, tak coś podobnie jak kaskader, parę godzin, ale no to już nie zależy bynajmniej ode mnie, tylko od warunków panujących, no bo wiadomo, przy moim internecie dość słabym nie mogę mieć w ogóle obciążenia domowego, czyli że tylko ja muszę siedzieć na nim, to jeszcze wtedy coś tam ciągnie, ale już ktoś się przywłaszczy na moje Wi-Fi, no to już lipa. Hitchbox, żegnaj. No dokładnie. Na razie co, no, dzisiejszy dzień męka z OBS-em i czwartek też pewnie będzie męka z OBS-em, żeby go naprawić. Tak mi się brutalnie popsuł, że szkoda gadać. No ale cóż, myślę, że się wszystko naprawi. No to wszystko da się naprawić, także luzik. Brączuś akurat dojedzie. I będziemy tak, ja właśnie dojechałem. Ja sobie stanę tutaj na środku. Poczekaj, przyjadę jeszcze do ciebie. Brączuś ciśnie do mnie, ja już ten kawałek na razie zostawię, że nie będę teraz go odpalał. Ale piękny widoczek teraz tak. Ja jeszcze koguty światła, fajnie tak z daleka widać. Jak nad Błotnikiem zapierdziela. Sama rozkosz. Pięknie, pięknie. No Masajery są przepiękne maszyny, no więc łapkujcie, subujcie, komentujcie, wpadajcie do Brączusia. Zapraszam. No i do następnego odcinka. Trzymajcie. Cześć. Cześć.